tutaj cały czas Argo ma jednego zawodnika więcej przy życiu. Pozycja Tao już jest poznana, Flusza poobijany. Krims tuż obok niego, ale Polacy kładą bombę. To jest pierwsza runda pól, może w końcu Polacy wygrają tę rundę. Teraz jednak Krims, dwie eliminacje i PHR zostaje sam. Krims po raz trzeci, trzy headshoty pod sam koniec i Fnatic wygrywa tę rundę. Ja, Krims potwierdza, że jest w rewelacyjnej formie, trochę wypuszczone to zwycięstwo z rąk. Trochę szkoda też Tao, który był na zamknięciu tej akcji. Bo Golden i JW chyba to zakończą. JW z pistoletem, znaczy jeszcze się przedziera, jeszcze walczy Polak. Nagle bomba na plecach i czysty bombsite B. No to jest okazja dla Snatchiego, 33 HP, ale bomba obowiązkowo musi zostać podłożona. Lekro z Golden po drugiej stronie. Golden jeszcze statycznie na bombsite A. Jest czas dla Snatchiego, aby lepiej się ustawić. Jest jeden flash do dyspozycji zawodnika Ago. Zbliża się jednak Lekro, zbliża się od platformy. Tego Snatchi może się kompletnie nie spodziewać. Golden także zmierza już w kierunku bombsite B. Lekro sprawdza jeszcze wszystkie pozycje, no ale Snatchi ma plan na rozegranie tej rundy. Już teraz jest na zeskoku, będzie chciał od pleców znaleźć swojego rywala. O cało w takich sytuacjach prezentuje się najlepiej, ale Snatchi może coś z tego także wyniósł. To jest już wejście na plecy. Golden wyeliminowany, jeden na jednego. Lekro z defem, Lekro z granatem wybuchowym, ale to jest, Snatchi jest bardzo daleko i bomba prawdopodobnie zostanie po prostu rozbrojona na raz, bo Snatchi nie będzie miał czasu. Sekunda do końca i trochę Snatchi jednak przykombinował. O prosto to Lekro rozegrał i po prostu rundę wygrał. Wejścia strzela do ściany, chyba chce zniszczyć ten cały zamek, ale to mu się nie uda. A może właśnie dlatego będzie Dust, a nie Cobble? Bo niszczy! Czyli nam już gotowy na kolejną mapę, ale teraz Polacy gotowi na to, żeby zaatakować pod bombsite A. JW w końcu fraga się doczekał, ale to jest sytuacja wyrównana i pozycja Krimsa doskonała. Full auto, trzy flagi, no w jednej linii stali Polacy. No, no jednak Polacy są tak mocno poobijani, że trudno tutaj uwierzyć w zwycięstwo, chociaż Tao się przedziera. Ładne wyjście, nie ma Fluszy, nie ma Goldena. Jest nadzieja na czwarte zwycięstwo w wykonaniu Ago Esports, ale Krims wciąż jest przy życiu. Furlan przygotowany, no Krims, on teraz gra doskonały mecz. Furlan bez jakiejkolwiek szansy. Jeszcze dorzucane granaty przez PHR-a, tak żeby móc bezpiecznie wejść na bombsite. Krimsa już nie ma i zostaje ten, który lubi się bawić. JW. Cały czas z tym negewem, 15 runda, więc będzie próba odbijania, ale wszyscy wiedzą o jego położeniu. JW, skanowanie jak na razie udane. Tao już nie radzi sobie z rywalem. Gruby tylko jeden HP, a JW jeszcze ma flesza, ma defa. Po prawej stronie Gruby już go obchodzi, więc tego JW się raczej nie będzie spodziewać. Na razie skanowanie drewienka, Gruby bardzo blisko i to właśnie on kończy tę rundę. No, szczególnie, że ten dobry początek na i dobra dyspozycja to jednak nic nie znaczy, bo jednak Szwedzi bardzo często grają mocno chimerycznie i nierówno. Polacy to wykorzystają. Na razie Snatchi bohaterem tej rundy. No, runda eko oczywiście, ale też lepszy pistolet u Lekro, jak widzimy. Snatchi popisuje się akcją. Cztery zdobyte fragi. Lekro już samotnie. No i Snatchi popędził po kolejnego fraga. Lekro jednak spokojnie wyczekał. Coś innego. Snatchi już obija mocno Krims, ale Fnatic mimo to i tak chce przyspieszyć. Szybkie podejście od środka. Snatchi już jest temperką. Tym razem strzał skuteczny. Dwa fragi dla Polaków. Jest trzeci. Zostaje Lekro i JW. Snatchi po raz trzeci w tej rundzie. I wiadomo, gdzie jest ostatni ze sferów. Znaczy, no tym razem bez podpalania się, tym razem bez szukania tych eliminacji na siłę. JW sam wyjdzie pod celownik. Może nie pod celownik Snatchiego, bo pod celownik PHR-a. Do zawodnika i na razie Fnatic po stronie atakującej wygrywa tylko jedną rundę, więc nie ma powodów do niepokoju. Fnatic rozgrywa rundę full, ale początek lepszy dla zespołu Ago. Krims jednak odpowiedział, już wyrównanie. Krims po raz drugi, ale Tao jeszcze dokłada dwa zabójstwa. Jest dwóch na dwóch, 50 sekund do końca. Ważny pojedynek, ale Tao i tak zrobił wiele. A teraz wszystko w rękach Snatchiego. Krims przygotowany, Snatchi jednak tego się nie spodziewał. Cztery flagi od Krimsa i niestety, ale Polacy taką rundę przegrywają. Odbijanie bombsite'a. Tym bardziej, że i Furlan i Tao już pędzą do swojego kolegi. Ważne, żeby PHR wytrzymał jak najdłużej, ale Flusza jest na jego plecach. PHR z jednym flagiem, PHR jeszcze skacze, jeszcze uzyskał kilka sekund, ale jednak Furlan zostaje sam. JW po drugiej stronie, mało czasu dla Szwera na położenie bomby. Ten ma snajperkę i ryzykuje JW. Chociaż teraz uspokaja się JW. Na daszku Furlan, jednak nie daje mu rady. JW wygrywa tę rundę. I Fnatic raszuje pod bombsite B. Tutaj jednak Polacy stoją defensywnie. Jest Tao ze snajperką, przychodzi też Furlan. Na razie pobijane Lekro, Golden tylko 6 HP. Przewaga spora po stronie Ago Esports, ale Golden odpowiada. Jeszcze wcelowany JW, teraz jednak Gruby się aktywnie, zostaje tylko JW. 3 na 1. Kto to zakończy? Czy to będzie koniec, czy JW jeszcze cokolwiek tutaj zdziała? PHR cały cel, ale to Snatchi zdobywa jednego fraga w tej ostatniej rundzie. No 40 nie ma, ale jednak Ago wygrywa to spotkanie przeciwko Fnatic wynikiem 16-14. Wielkie brawa dla Snatchiego, bo tutaj jednak Snatchi zagrał po prostu fantastycznie. No.
Tego i Furlan ze scoutem. Ale Fluszan już rozpoczyna flagowanie, teraz Stacy przyspiesza, ale to jest wejście pod bez otwarte. Stacy odpowiada, ten na gnieździe wcelowany w pozycję, na której są Szwedzi. To Stacy nie tylko ze snajperką, ale również i z karabinem, i z N4 sobie potrafi poradzić. Golden, Lekro i Krims poobijani. 27-28 HP, Snatchy po raz trzeci. Czy on to wytrzyma? Bo teraz Snatchy, no jeszcze jedną pesteczką eliminuje Goldena i zostaje tylko Krims w sytuacji 1-2. 20 sekund. Snatchy defensywnie, jak widzimy, on jest wycofany do tego rogu, więc może się to uda. Może Snatchy będzie bohaterem. Krims na razie widzi tylko bombę, ale ten bez granatów i ma tylko 10 sekund. Snatchy już wychylony. Krims sprawdza łącznik, 5 sekund do końca i czekamy na Ace'a Snatchy'ego i Snatchy tego Ace'a zdobywa! Do sezonu Pro Ligi to widzieli już mnóstwo dziwnej sytuacji właśnie z udziałem Szwedów, a teraz walka na odnodze, tam aż trójka Polaków, z czego Furlan stoi w połowie tej pozycji. PHR kontra Flusza, no tutaj niewiele zabrakło Polakowi, żeby to on wyszedł zwycięsko, tymczasem Furlan, świetna pozycja i proszę bardzo, Fnatic ma już tylko dwóch graczy przy życiu. Flusza pobijany. Miał ma okazję na wykończenie Fluszy. Udaje się go zabić. Bomba zostanie prawdopodobnie podłożona, ale odbijanie powinno być raczej sprawą stosunkowo prostą. Od pleców pojawi się za moment Snatchy. JW ten strzał daje jeszcze niecelny. 36 HP na koncie Szwera. Dorzucony jeszcze Mołotow. Blisko bombsite to town. JW trafia Snatchy'ego. Dwóch na jednego. No Polacy nie mogą wypuścić z rąk z takiego zwycięstwa. JW na szczęście jednak ten strzał oddaje niecelny, a było bardzo groźnie. Brawa dla CO2. Zdobyte fragi wcześniej. Furlan trzykrotnie, no ale JW jednak sprawił, że było gorąco. Ci zaskakują, ale przy życiu jeszcze pozostaje Snatchy. No Krims, mimo że ma scouta, też sobie radzi. Nagle dwóch na czterech. Snatchy i Gruby jeszcze walczą, bomba jest na ziemi, Gruby tam niewiele brakuje, ale Gruby zostaje sam. 4 HP na koncie Polaka, czy on to wywalczy, czy on jeszcze będzie w stanie wygrać tę rundę? Czy jednak Golden i JW będą lepsi? Gruby zwiewaj na górę, JW już bardzo blisko, Gruby jednak wychylony, no chyba się podpalił tą sytuacją. No będzie problem z odbijaniem, bo są tylko dwie snajperki, 1-4, 1-def i przewaga liczebna po stronie Szwedów. Gruby już naderzony, Lekro raz jeszcze strzał w głowę i zostaje tylko Furlan. Ale Lekro przygotowany i to jest koniec tej rundy. Lekro 3 eliminacje, wynik 9-6 dla Fnatic. To jest już spory sukces, ale Snatchy ze scoutem i proszę, dobry start dla Polaków. Udaje się zdobyć tego pierwszego fraga. Będzie szansa na odpowiedź na wygranie tej rundy i na 7 zdobytych rund już na mapie The Train. Z przewagą jednego zawodnika. Town z shotgunem, Snatchy ze scoutem. PHR na razie ustawiony na LC, no ale Fnatic też nie chce czasu tracić, no ale właśnie PHR doczekał się Goldena. Zmieniona pozycja, JW jednak odpowiedział, nadal jednak przewaga jednego gracza po stronie AGO. PHR dorzucony ten smoke na małą drabinę, tam po drugiej stronie ustawiony JW. UMPU gracza Fnatic, PHR decyduje się na wyjście z Elki. 4 na 3, minuta na zegarze, ale Polacy jeszcze kombinują. Chcą zaatakować bombsite, cały jest wycofany od właśnie podejście do bombsite'u, bo na razie Krims Lekro dobrze radzą sobie Szwedzi. To jest 3 na 1, tylko PHR, ale ten zdobywa jeszcze drugiego fraga w tej rundzie. PHR kontra Lekro, PHR kontra JW już teraz, bo PHR naprawdę świetnie walczy w tej rundzie, no ale niestety JW go eliminuje. Celny strzał z podstawowego pistoletu i PHR zakończył swoją walkę na tych 3 fragach. A i Krims w ogóle rozgrywa to z Bizonem, Flusza z shotgunem, JW ma snajperkę, no ale tak jest Fnatic i oni sobie pewnie też poradzą, tym bardziej, że jest agresywna gra w okolicach małej drabiny, no tam Gruby bez jakiejkolwiek szansy. Lekro wychyla się, bo jeszcze więcej fragów, Golden podobnie odstrzony od nogi, zostaje tylko Furlan, 2 HP, szybka runda, Lekro po raz czwarty, ale Fnatic skacza czwórkowo, bombsite B, co w ogóle robi Krims? No to jest Fnatic, to jest jedna wielka niespodzianka, to jest zespół, którego nie ogarniesz i dzięki temu Furlan dokłada trzeciego fraga. Krims kontra PHR, ale PHR przecież słyszał Krimsa. No mimo to Krims i tak łapie PHR-a. O co tu chodzi? Czy ktoś mi to może wytłumaczyć? Czy to jest rozgrzewka? Czy kogoś wyrzuciło? Bo czekamy tak to na restarty. Chyba tak, ale no nagle sytuacji 5-2 bodajże. Mamy 2 flagi dla Fnatic. Jeszcze walczy Flusza, jeszcze walczy Krims i o dziwo jest wyrównanie w tej rundzie. Znaczy na dobrej pozycji. Flusza 13 HP, ale chyba wcelował się pozycję Polaka. Na szczęście Polak trafia go w głowę i zostaje tylko Krims. 74 punkty zdrowia. Bomba niedaleko, ale też niedaleko są Polacy. Tym razem już bez robienia hałasu. Ostatni z zawodników Fnatic. Bomba podniesiona i Tao chyba wceluje się w tę pozycję. Jest też Snatchy. Krims, no nie daje rady. I AGO tę rundę wygrywa. AGO miało przewagę, to Fnatic wciąż stało trójkowe na bombsite A. I teraz wcale tak łatwo być nie musi. AGO przyspiesza. Tao daje tę przewagę. Krims odpowiada. Bomba na ziemi, ale Furlan. Ładne wejście smoka. I zostaje tylko Flusza. W sytuacji 1-3. Ten jeszcze był w stanie trafić Furlana.
Flusza, próba skanowania, ale bomba podłożona, gruby też trafiony i Flusza, ależ on to wygrał, 3 eliminacje i to będzie runda dla Fnatic. Cały Flusza, nieprawdopodobny ten skan, no chyba nikt się nie spodziewał, że Flusza w tej sytuacji będzie w stanie wygrać. Trzeba liczyć na to, że to się opłaci, że to się zwróci, że jeszcze Polacy wygrają te 4 rundy i będzie możliwa walka w tej dogrywce, ale Krims trafia, Golden także, to są problemy Ago. Wow! Jednego i tylko Furlan. Teraz już 5-1, Furlan chyba zrezygnowany i mamy koniec tego spotkania, jednak Fnatic wygrywa ten mecz na trainie.